Cześć, nazywam się Angelika Koba. Witam Was w programie Orety Gadżety. Dzisiejszy odcinek poświęcimy nowej usłudze muzycznej dla abonentów Orange – Deezer. Czym jest Deezer? To serwis pozwalający na dostęp do ponad 15 milionów utworów muzycznych za pośrednictwem komputera PC, tabletu czy smartfonu. Zatem możecie zacząć żegnać się ze swoją kolekcją plików MP3, bo nie będzie Wam już potrzebna. Dyskografię swoich ulubionych artystów znajdziecie bowiem w Deezerze. I to za darmo i w 100% legalnie. I tylko dlatego, że jesteście abonentami Orange. Zatem przyjrzyjmy się tej usłudze dokładniej. Deezer powstał w 2007 roku. Od tej pory, dzięki umowom z ogromną większością najważniejszych wytwórni płytowych na świecie, do kolekcji serwisu trafiło już ponad 15 milionów piosenek. Gdyby przyjąć, że średni czas trwania jednego utworu to około 3,5 minuty, to aby przesłuchać całą zawartość Deezera, potrzebowalibyśmy aż 100 lat. Utwory przechowywane są w tak zwanej chmurze. Oznacza to, że pliki znajdują się na serwerach Deezera i są udostępniane użytkownikowi wtedy, kiedy akurat ma ochotę ich posłuchać. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że nie musimy już martwić się o to, że nie mamy jakiejś płyty w naszej kolekcji. Po prostu wpisujemy w wyszukiwarkę to, co nas interesuje i po chwili możemy słuchać wybranych utworów. I to niezależnie od tego, gdzie akurat jesteśmy. Wystarczy dostęp do internetu, czy za pośrednictwem sieci domowej czy mobilnej, przez tablet lub smartfon. Co bardzo ważne, pliki dostępne są w znakomitej jakości, a mimo to dzięki kompresji danych podczas przesyłania ładują się bardzo szybko, nawet przy połączeniu 3G. Dostęp do usługi przez komputery PC odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dla użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych Deezer przygotował natomiast specjalną aplikację, która pozwala nam na dostęp do muzyki poza domem. Program dostosowano zarówno dla systemów iOS, Android, Symbian czy Windows Phone. Użytkownicy telefonów BlackBerry, Samsung oraz Sony Ericsson również znajdą dedykowane aplikacje dla swoich urządzeń. Aplikacja mobilna ma jeszcze jedną ogromną zaletę. Otóż umożliwia ona pobranie na nasz smartfon lub tablet wybranych płyt i słuchanie ich nawet wtedy, kiedy nie mamy dostępu do internetu. To idealne rozwiązanie na przykład na podróż samolotem lub jazdę metrem. A czy Deezer pozwala nam na coś więcej niż zwykłe słuchanie muzyki? Oczywiście! Usługa została znakomicie zintegrowana z serwisami społecznościowymi, jak na przykład Facebook. Dzięki temu możemy na bieżąco informować naszych znajomych, czego aktualnie słuchamy, czy prowadzić statystyki najpopularniejszych albumów i artystów. Serwis pozwala nam też na tworzenie wielu playlist zawierających nasze ulubione utwory. Możemy zatem skomponować jedną listę na podróż do pracy, a drugą na przykład na romantyczną kolację przy świecach. Oczywiście nasze playlisty również możemy udostępniać znajomym. Deezer to jednak nie tylko przebogata biblioteka utworów muzycznych, które mamy do wyboru. Czasami zdarza się tak, że chcemy posłuchać muzyki, ale nie bardzo wiemy, jakiego wykonawcy konkretnie. I tu z pomocą przychodzą nam stacje radiowe serwisu, które zostały podzielone na 30 kategorii. Pozwalają na słuchanie zaproponowanych przez zespół Deezera utworów z konkretnego gatunku muzycznego. Mnie jednak najbardziej ujęła nieco inna możliwość. Otóż kiedy spodoba mi się jakiś wykonawca, mogę wejść do działu radio i polecić serwisowi odtwarzanie utworów innych wykonawców, podobnych do mojego ulubionego. To fantastyczny sposób na odkrywanie nowych, często znakomitych artystów. Skoro już jesteśmy przy poznawaniu nowych wykonawców, muszę wspomnieć o dziale nowości. Jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy tu najnowsze płyty i utwory wszystkich gatunków muzycznych. A zatem już nigdy więcej nie przegapicie premiery nowej płyty waszego ulubionego artysty. No dobrze, ja uciekam w poszukiwaniu muzycznych perełek z biblioteki Deezera, a Was zachęcam do skorzystania z usługi. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie www.orange.pl i w serwisie deezer.com pod adresem znajdującym się na dole ekranu. Sprawdźcie koniecznie. To wszystko na dzisiaj, żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku programu Orety Gadżety.